Witam bardzo serdecznie, witam na kanale Sunline Tarot, Tarociska Fortuna. Kłania się dzisiaj horoskop dla ryb, zodiakalnych, ascendentalnych, w Słońcu, w Księżycu, karty Tarota, karty myśli pozytywnej i oczywiście karty intuicyjne. Dobrze, zaczynamy od Tarota dla ryb na miesiąc wrzesień. Ryby, wrzesień. Jaki to będzie miesiąc? Co będzie najważniejszego tutaj dla Was? Jaki to będzie miesiąc? Miesiąc, moi drodzy, bardzo ciekawy, dlatego że będziecie na nowej drodze, układacie jakiś sobie w myślach plan, projekt. As Monet mówi o nowych projektach finansowych, nowej pracy, nowym działaniu, ale też, kochani, tutaj jest sprawa związana z kobietą, z urzędem. No oczywiście też trzeba mądrze tutaj wszystko zaplanować, pokazane jest. Nie blokujcie się, tylko dowiadujcie się jak najwięcej informacji, szczegółów, a będzie dobrze. Nie blokujcie się na nowe, tylko doszkalajcie się, szukajcie wiedzy głębiej. No dobrze, kochani, teraz zobaczmy Wasze finanse w tym miesiącu, drogie rybki. Finanse, moi drodzy, zacznie się dosyć skromnie, ale później będzie coraz lepiej. Myślę, że w finansach możecie nawet sobie tutaj oszczędzić jakąś sumę. Będziecie bardzo rozsądnie gospodarować tym, co macie. Choć trochę się blokujecie na te wydatki, to jednak tutaj nie musicie aż tak zaciskać pasa. Nie martwcie się, pieniądze będą. W finansach możliwe nowe projekty, nowe pomysły. Oczywiście tutaj zaległe sprawy z przeszłości, z jakimiś urzędami, z jakimiś, moi drodzy, instytucjami czy sądem, przyniosą Wam dobre efekty finansowe. No dobrze, tu oczywiście ciekawe to wszystko. Zobaczmy, co w uczuciach, w emocjach. Co tutaj ciekawego w uczuciach? Musicie na pewno współpracować ze sobą, iść na kompromis, rozmawiać, bo macie bardzo dużo, moi drodzy, zajęć, macie zamieszanie w uczuciach. Nie rozmawiacie ze sobą tak jak potrzeba, tak? Tutaj oczywiście jest sfera ducha pokazana. Bardziej jesteście może zamknięci w sobie, w ogóle na wszystkie sfery życia, ja widzę, bo i w finansach też jesteście zablokowani, w uczuciach też troszkę bujacie w obłokach, myślicie, że samo się coś zrobi, trzeba działać z drugą osobą. Tutaj może być trzecia osoba do związku w tym miesiącu, która też może robić zamieszanie. Potrzeba jest, moi drodzy, oczyszczenia. Na pewno, jeśli będą jakieś nieporozumienia, to się pogodzicie. Tutaj spotkanie jakichś osób do miłości, do związku na pewno jest możliwe. Także nie traćcie nadziei, jeśli jesteście sami, bo może się ktoś pojawić do przyjaźni, do uczucia, tak? Możecie też również się z kimś z przeszłości pogodzić. Także jest szansa na wyprostowanie Waszego życia takiego uczuciowo-emocjonalnego. Tutaj trzeba działać tylko, nie stać w miejscu. No dobrze, moi drodzy, zobaczmy, co w domu, w rodzinie się dzieje u Was. No, trzy osoby są zaangażowane. W domu czeka Was, na Was sukces. Sukces związany z, moi drodzy, sprawiedliwością. Karmiczna sprawa, rodzinna sprawa, wygranie sprawy połowicznie, ale nie do końca, ale to Wam przyniesie i tak dużą radość. Także tutaj świętowanie, cieszenie się z jakiejś sprawy sądowej, prawdopodobnie może spadkowej, otrzymacie część spadku, nie całość, ale połowę.
Także w domu ktoś może otrzymać dodatkową ofertę pracy, również też jest taka szansa i świętowanie tego, czyli tutaj nawet jest więcej jak jedna opcja. Także duży sukces rodzinny, domowy, wszystko pod kontrolą będziecie mieć. Trzy osoby, które cieszą się z wyniku sprawy załatwionej. Sprawy, która możliwe, że ciągnęła się latami, tak? No super. Dobrze, zdrowie, na co ryby muszą uważać? Co tutaj w zdrowku? No tak, tu moi drodzy, sprawy przeciążeń kości, stawów, pleców, układ krwionośny też to troszeczkę dotyczy, bo oczywiście przeciążone kości też tutaj przeciążają ten układ krwionośno-sercowo-naczyniowy. Stawy, barki, ramiona, ręce, podwójne narządy, oczy, uszy, ale też, moi drodzy, płuca czy nerki, tutaj musicie uważać na siebie. Konieczność przyjmowania tabletek, może reumatyzm. Także dbajcie o siebie. Co cię zaskoczy w tym miesiącu lub kto? Zobaczmy. Co ryby zaskoczy lub kto zaskoczy? Zaskoczy cię kobieta, która być może jest z podróży albo w podróży gdzieś dalej, i ona będzie miała jakieś plany na przyjazd. Zaskoczy cię, może już przyjedzie rzeczywiście do ciebie. Zaskoczy cię spotkanie z kobietą, która jest bardzo zorganizowana, poukładana, kocha ludzi, kocha życie, zwierzęta. Tu oczywiście, moi drodzy, zaskoczą cię plany i wiadomość nagła od kobiety. Spotkanie z nią. No fajnie. Miłe zaskoczenie, pozytywne. Karty rady dla was, kochani, rady. Co karty radzą? Karty podpowiadają: nie smuć się, nie zamartwiaj się, działaj, idź do przodu, zrób coś, podejmij decyzję, nie wahaj się dłużej, współpracuj. Bądź tutaj takim człowiekiem, który kocha i szanuje drugiego. Rozmawiaj, podejmuj decyzję. Także dobrze, moi drodzy, karty radzą, aby podejmować mądre decyzje. I teraz karta myśli pozytywnej. Zobaczmy. Myśl pozytywna dla ryb. Narób zamieszania. Twoja kolej na wzbudzenie sensacji i sukces oraz wstrząśnięcie starymi posadami. Nie bądź mięczakiem. Być może ci się to nie uda. Może będziesz wyglądać śmiesznie. Może jednak sprawisz, że ludzie zmienią swój sposób myślenia. Każdy wielki pionier i twórca zmian narobił niezłego zamieszania. Ty też taki jesteś. Także tutaj nie trzeba za bardzo skromnie. Mnie się wydaje, że w tym miesiącu ryby powinny zadziałać troszkę odważniej. Podjąć tą decyzję właśnie. No dobrze, kochani, jeszcze to nie koniec. Na sam koniec karty intuicyjne, inspiracyjne, które pokażą, jakie trzy sprawy, trzy aspekty będą tutaj najważniejsze. Jakie trzy aspekty? Sukces. Na ciebie czeka sukces. Jesteś skazany na sukces. Taki był film skazany na sukces. Pamiętajcie o tym, moi drodzy, żeby działać, nie zatrzymywać się pomimo wahań. Tutaj oczywiście sukces może być w różnych dziedzinach, w zdrowiu,
znajdziecie metodę leczenia, sukces oczywiście zawodowy, awans, sukces w rodzinie, bo wyszła sprawa rodzinna, którą załatwicie korzystnie. Także prawdopodobnie w tych aspektach tutaj to Was dotyczy. Izolacja. Tutaj jest pokazane prawdopodobnie leczenie Twoje albo czyjeś, prawdopodobnie dla Ciebie leczenie. Pomyśl o tym, albo po prostu będziesz też odwiedzać kogoś. Tu izolacja, budynek, który jest zamknięty, albo też, moi drodzy, na jakiś dzwonek, kod, to może być również sąd. Sądy też są teraz bardzo mocno strzeżone, zamykane już od paru lat, także tutaj może być wizyta w sądzie, w jakiejś wysokiej instytucji. Być może będziecie odwiedzać kogoś w więzieniu, w szpitalu, czy też, moi drodzy, gdzieś w jakiejś instytucji, która po prostu jest zamknięta, zablokowana dla ogółu. I oczywiście miłość. Miłość, bardzo ważny aspekt. Dochodźcie do porozumienia ze sobą, działajcie, szanujcie się. No i oczywiście podejmujcie wspólne decyzje. I tego Wam życzę, aby Wasza miłość była dalej kwitła i żebyście mieli, moi drodzy, tutaj jak najwięcej radości w tej dziedzinie. Miłość, kochani, możliwe, że też będą oświadczyny u niektórych, będą sprawy ważne, jakieś uroczystości rocznicowe. Ale też możecie się pogodzić na nowo, tak? W miłości różne są, moi drodzy, etapy. Także tutaj może być pogodzenie albo też nowa miłość, czy właśnie planowanie ślubu. No dobrze, ja Wam dziękuję za uwagę. Taki horoskop dla Was na wrzesień. Pozdrawiam gorąco. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych filmach.